Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy z powrotem w studiu Kongresu 590. Ekologia, bezpieczeństwo, różne twarde tematy, ale również miękkie, takie jak społeczeństwo, przewijają się tutaj podczas Kongresu 590 oraz sztuka. Sztuka to temat, o którym można wiele rzeczy powiedzieć, ale w trakcie pandemii to także artyści, to także muzycy, to także twórcy musieli przeżyć przeżyli prawdziwą burzę i teraz powoli z tej burzy próbują się odrodzić. Z nami w studiu witam serdecznie pana profesora Mariana Oslizlo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Witam serdecznie. Przed nami debata, panel codzienna, codziennie sztuka. Ta sztuka codziennie w pandemii wyglądała nietypowo, nietypowo, nie tak jak zwykle. Jak pan ocenia ten czas dla artystów? No, myślę, że to był trudny czas albo inny czas. Dla mnie osobiście był to bardzo dobry, jest jeszcze bardzo dobry czas, bo mogłem się trochę bardziej wyciszyć, również z tego względu, że nie trzeba było jeździć daleko. Mieliśmy uczelnie i wszystkie kontakty w domu, prawda? Niestety online, a może na szczęście online, bo jakby nie było tych urządzeń, no to jakbyśmy funkcjonowali w takim czasie, jaki jest obecnie. Ale dla mnie tej sztuki zawsze jest dużo w życiu codziennym. I ja, żeby odreagować, na przykład zajmuję się stolarstwem, a nie sztuką, ale przypuszczam, że ludzie, którzy pracują w innych zawodach, muszą zajmować się sztuką, żeby przeżyć, żeby po prostu jakoś normalnie po ludzku spędzić czas. No, nie wyobrażam sobie, że bez kultury jesteśmy w stanie egzystować. To jest tak potrzebne jak oddychanie, moim zdaniem. Czy tak to jest? Bo ja mam takie wrażenie, że w pandemii trochę doceniliśmy kulturę, kiedy zamknęli nam te wszystkie miejsca, gdzie można było wyjść, gdzie można było poczuć kulturę, dotknąć jej trochę. Kiedy to zamknęli jako właściwie pierwsze i nie otwierają tak do końca, czy myśmy trochę docenili to, że brak nam artystów? Wydaje mi się, że myśmy wiele rzeczy docenili w pandemii, a o tym się przekonamy, jak będziemy mieli czas o tym pomyśleć, albo mieć dystans do tego okresu, który jest obecnie. Ale artyści też zostali zmuszeni do funkcjonowania w innych przestrzeniach. A dzisiaj poprzez technologię, oczywiście to ma zupełnie inny wymiar, wyraz, ale jednak no, musimy też się postarać, żeby jakoś docierać w inny sposób ze swoją sztuką, ze swoim przekazem artystycznym. Czy to jest dobre, czy to jest złe? No po prostu jest. Jest, nie mam innego wyjścia. Nie mam innego wyjścia. Ten świat cyfrowy nad nami wisiał od dawna i wisi, trochę przyspieszyło w tym momencie i okazało się w wielu wypadkach to naprawdę świetne. Oczywiście, że brakuje kontaktu z ludźmi. Ja jestem jednak człowiekiem, który lubi dotyk, lubi zobaczyć rzeczy, obejść je dookoła, a nie tylko w świecie wirtualnym, chociaż też to potrafię docenić. No, idealne jest, kiedy mamy balans, prawda? Kiedy my możemy decydować, czego chcemy doświadczyć. Na pewno te czasy są trudne, ale one z drugiej strony są fascynujące, moim zdaniem, bo mieliśmy czas na refleksję też, prawda? Wielu z nas mogło się zatrzymać i nagle jakby wejrzeć w głąb siebie i pomyśleć, ojejku, jaki jestem w tym czasie, który tak pędził. Dziś po roku pandemii trochę inaczej to widzimy, bo ten początek trochę nas jednak przerażał. Natomiast czy dzisiaj rzeczywiście ta sztuka odpowiedziała? Wiele firm musiało dostosować swoje warunki do pracowników pracujących zdalnie, zaproponować dodatkowe wsparcie, zmienić, być elastycznym, zmienić godziny pracy. Czy na przykład Akademia Sztuk Pięknych, kształcicie studentów, kształcicie artystów, jak to się udało zrobić na Akademii? To znaczy Akademia Sztuk Pięknych, jak miłość, nie jedno ma imię. Są różnego rodzaju specjalności. Na przykład ja akurat reprezentuję tutaj graficzny design, czy w ogóle designem się zajmuję, ale gdzieś na pograniczu też sztuki, bo my ciągle używamy pojęcia sztuka, prawda? Dzisiaj to ma wymiar jakby trochę szerszy. Sztuka, a jak nazwać artystów projektantów, prawda? Czy design. Gdzieś tam on się ze sztuką łączy, szczególnie w multimediach, które się stały taką platformą jednoczącą bardzo różne wątki i nie tylko artystyczne, czy ludzi takich kreatywnych, ale i inżynierów, i informatyków, i programatorów, programistów. To jest bardzo fascynujący czas. Jak się udało to na Akademii Sztuk Pięknych? Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o projektowanie graficzne, w momencie, kiedy używamy programów związanych z desktopem, no to w zasadzie niewiele się zmieniło, prawda? Te same narzędzia, nawet może częściej się spotykamy niż w akademii, bo
Możemy się spotkać, jeżeli, ja przynajmniej tak pracuję i wiele moich koleżanek i kolegów tak samo, jeżeli jest jakiś problem, to ze studentem spotykamy się bezpośrednio. Poza tym czasem, który jest przydzielony w godzinach, w których się mamy spotkać, w których są zajęcia. Także praktycznie pracuje się od rana do wieczora i ja mam takie wrażenie, że non-stop jestem do dyspozycji studentów, bo oczywiście też musimy zwrócić uwagę na pewne problemy, które się nawarstwiają. Już nie mówię o stresie, o depresji, ale o różnych dziwnych sytuacjach, gdzie nie każdy może w tym danym momencie być. Także jesteśmy dosyć elastyczni, przynajmniej krąg moich znajomych. No i praktycznie jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, jak trzeba. Studenci są szczęściarzami, że akurat mają taką możliwość. Natomiast czy widząc pracę swoich podopiecznych, swoich studentów, widzi pan tam tą odpowiedź na to, co czasy niosą, czyli na te nowe technologie, być może na pandemię, być może na tą samotność w tym momencie? Zależy, jaki problem się porusza. Akurat w wypadku projektowania graficznego czy designu zawsze odpowiadamy na jakiś problem. Artysta może pracuje inaczej, chociaż też porusza ważne problemy. To, czy ta pandemia wybrzmiewa bardzo w pracach, myślę, że będzie to można ocenić w jakimś odstępie czasu, bo tak na gorąco tyle jest rzeczy i tyle mamy tak sformułowane tematy, że gdzieś ta pandemia na pewno się odbija, ale ja tego w ogóle jakby nie analizuję w ten sposób. Po prostu rozwiązujemy pewien problem, który mamy do rozwiązania na bieżąco. Po prostu tak jak jest skonstruowany program, dajemy zadanie. I studenci pracują nad tym. Sztuka w pandemii odnalazła się, czy teraz już bardziej się odnajduje? Na początku może było trudniej, ale teraz ta sztuka w internecie przekonuje pana uczestnictwo w tym. Znaczy, dla mnie ten mały ekranik, czy monitor komputera, czy laptopa, no on jest na pewno fascynujący, ale jednak brakuje czasami tej przestrzeni. Ja na uczelni w Katowicach zajmuję się działaniami multimedialnymi i często my wykorzystujemy duże przestrzenie do instalacji, budujemy duże przestrzenie, czy robimy projekcje wielkoformatowe. No jednak trudno przełożyć pewną sytuację na mały ekran niż na smartfona, prawda? To jest na pewno idealny nośnik informacji, chociaż są działania artystyczne czy designerskie dedykowane właśnie tym urządzeniom, ale no, ten wachlarz jest tak szeroki, że tutaj myślę, że studenci, którzy stracili ten rok, bo chyba tak trzeba powiedzieć, nie mogli korzystać z infrastruktury uczelni, którą akurat w Katowicach mamy naprawdę fantastyczną, no trochę to było in minus dla nich na pewno. Nie do nadrobienia. Dziękuję panu bardzo za tą rozmowę. Życzę powodzenia na panelu.